tym filmie pokażę Ci, jak zrobić miniaturkę filmu na YouTube w darmowym oprogramowaniu Canva. Canva to jest narzędzie, które wykorzystuję praktycznie każdego dnia w moim biznesie do tworzenia różnego rodzaju ofert, do tworzenia grafik, do tworzenia infografik, ale przede wszystkim do tworzenia miniatur do moich filmów na kanale. Prawda jest taka, że możesz mieć najlepszy film na YouTubie, natomiast jeżeli nie będziesz miał odpowiedniej miniaturki, to nikt nie kliknie na Twój film. Miniaturka zatem jest taką trochę wizytówką Twoją, trochę takimi drzwiami, którymi wejdzie ktoś w Twój świat poprzez kliknięcie na nią. Więc chcemy stworzyć jak najlepszą miniaturkę, aby była jak najbardziej zachęcająca do kliknięcia i w taki sposób sprowadzamy nowych widzów na nasz kanał. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, w jak bardzo szybki sposób dzięki temu narzędziu stworzyć miniaturkę dla Twojego filmu, to zapraszam do oglądania. Hej, mocna ekipa, co słychać? Patryk Ostek z tej strony. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i chcesz rozwijać Twój kanał i wspierać przez to Twój biznes, to zapraszam Cię, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ dodaję tu treść właśnie na temat rozwoju kanału na YouTube i wspierania przez to Twojego biznesu. Link do Canvy oraz innych narzędzi, które wspierają mój biznes, znajdziesz na dole w opisie, także sprawdź w każdej chwili linki w opisie tego filmu. A teraz przejdźmy na mój komputer, gdzie już mam Canvę odpaloną. Jak widzisz, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to tutaj się zarejestrować. Możesz się zalogować, jeśli już masz konto, natomiast jeżeli jeszcze nie masz konta, to kliknij tutaj teraz na zarejestruj się i tutaj możesz się zawsze korzystać z Canvy za darmo. Jest oczywiście też wersja płatna, natomiast nie musisz z niej zupełnie korzystać. Możesz korzystać z darmowej opcji. Ja tutaj zarejestruję się przez Google. Po zarejestrowaniu się wybieram teraz tutaj, w jakiej formie będę korzystał z Canvy. Ja tutaj wybieram po prostu mała firma i tutaj mógłbym nazwać swój zespół. Mogę to oczywiście też pominąć, może później. Tutaj proponują mi wykorzystanie Canvy Pro za darmo przez 30 dni, natomiast ja w tym przypadku nie chcę tego robić. Pokażę Ci, w jaki sposób bezpłatnie korzystać z Canvy. Pomijając już wszystkie takie wstępne okna, mamy tutaj zacznij pracę nad pierwszym projektem i co chcemy zrobić? Oczywiście miniaturkę na YouTube, wpisujemy YouTube i jak widać mamy tutaj różne opcje, mamy reklamę wideo, mamy grafikę kanału na YouTube, mamy też miniaturkę i klikamy po prostu na miniaturkę i jak widzisz tutaj możemy pominąć wprowadzającą instrukcję. I teraz tutaj po lewej stronie wyświetla Ci się mnóstwo różnych szablonów. Możemy tutaj wybrać miniaturkę muzyczną, jedzenie, uroda. Więc cokolwiek tutaj nie wybierzesz, możesz kliknąć tutaj na wyświetl wszystko i tu pojawią Ci się po prostu miniaturki, szablony w kategorii muzyka. Więc możemy teoretycznie wziąć sobie takie coś, tutaj tą miniaturkę, to zdjęcie zastąpić. Możemy tutaj wejść na zdjęcia, na przykład zastąpić to zdjęcie tym zdjęciem, tak? Jeżeli chcesz załadować własne zdjęcia, możesz to zrobić po prostu klikając tutaj na przesłane. Jak widzisz, ja już tutaj załadowałem swoje zdjęcia, natomiast Ty możesz tutaj kliknąć na prześlij multimedia. Ja oczywiście spróbuję teraz stworzyć miniaturkę od zera, więc jeżeli chcesz w bardzo szybki sposób stworzyć tutaj miniaturkę, to możesz sobie to po prostu tutaj dopasować. Jak zrobić miniaturkę i praktycznie możesz powiedzieć, że to jest gotowe. Natomiast ja pokażę Ci teraz, w jaki sposób ja od zera tworzę taką miniaturkę, a mianowicie tutaj pousuwam teraz to wszystko, co tutaj mi się pojawiło i wybiorę tutaj jedną z moich grafik, którą sobie tutaj właśnie wcześniej przesłałem. Jak widzisz, tutaj mam kubek, który chciałbym w miarę możliwości ukryć, więc tutaj przycinam troszeczkę tą grafikę, powiększam to jak najbardziej i już w taki sposób oto dodałem tutaj swoje zdjęcie. Lubię tutaj oczywiście opcję filtrów, dodaję tu filtr. Dlaczego? Ponieważ chcę, żeby to bardziej takie było rzucające się w oczy i troszkę polepszę tutaj to zdjęcie pod kątem tego, żeby było bardziej takie widoczne dla potencjalnego widza na YouTube. Więc klikam na to i tutaj
Zastanawiam się, jaki filtr zastosować. Mogę to zrobić czarno-białe, mogę zrobić festive. Albo tutaj wejść zupełnie na dostosuj. Mogę tutaj teraz powiększyć lekko kontrast, żeby takie były bardziej rzucające się w oczy kolory. Zwiększyć lekko nasycenie. I możemy tutaj wprowadzić teoretycznie taką winietę z boku. To też dość ciekawie wygląda. Rozmazanie możemy troszeczkę obniżyć, żeby było takie bardziej rzucające się w oczy, takie bardziej ostre. No i tutaj możemy lekko też podnieść jasność tego zdjęcia. I oczywiście teraz w tym momencie ja już jestem zadowolony. Moglibyśmy tutaj jeszcze posiedzieć troszeczkę, dopasować to. Możemy tutaj poprzesuwać lekko tą grafikę jeszcze. Tak, no już w miarę mi się to podoba. I teraz klikamy tutaj na tekst. Tutaj mamy przeróżne rzeczy. Możemy tutaj różne fonty wybrać, różne opcje. Możemy wybrać teoretycznie takie glow, chociaż to nie wygląda zbyt ciekawie. Ja w tym przypadku raczej wybieram własny nagłówek. Dodaję sobie tutaj odpowiedni tekst. Na przykład jak zrobić. OK. Mamy pierwszą część i oczywiście widzisz tutaj, że to nie jest widoczne. Nie mamy tutaj jednolitego tła, dlatego będzie tutaj dość ciężko dodać sam tekst. Dlatego w przypadku takim, i nawet tutaj widzę, że wkradł mi się mały błąd, widzę, że przy robieniu screenshota zrobiłem tutaj taki mały błąd, natomiast to mi nie przeszkadza, ponieważ zakryję to pewnym elementem. Wejdziemy tutaj teraz na elementy. Mamy tutaj przeróżne opcje. Możemy nawet dodać nawet animowane rzeczy. Oczywiście tego nie będzie widać na miniaturce, dlatego klikam teraz tutaj na kształty i tutaj wybieram sobie zwyczajny po prostu prostokąt, który mogę bezpłatnie używać. Przeróżne kształty tutaj można też płatnie używać. To przesuwam tutaj i jak widzisz, w bardzo łatwy sposób mogę tutaj to sobie zmienić na kolor biały. Mogę tutaj użyć kontrastowe kolory. Tutaj automatycznie ze zdjęcia Canva tutaj proponuje różne kolory. Może być to ciemny kolor, może być to brązowy kolor. Ja w tym przypadku wydaje mi się, że wybiorę po prostu ciemny kolor i do tego tutaj zmienię kolor na biały. Jak zrobić? I mogę tutaj sobie to okienko powiększyć. Oczywiście finalny wariant tej miniaturki na tym filmie będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Natomiast tutaj pokażę Ci po prostu, jak w bardzo szybki sposób to zrobić. Dodaję kolejny nagłówek, miniaturkę. I kolejny na YouTube. Teraz jeszcze tutaj to pomniejsze lekko. I teraz mogę tutaj dodać lekką przezroczystość, takie efekty różne. Mogę zaznaczyć na przykład miniaturkę i dodać tutaj efekt wydrążenie. Teraz jeszcze ten tekst tutaj sobie powiększę, tak aby rzucał się jak najbardziej potencjalnym widzom w oczy. Tutaj mamy kolejny tekst do powiększenia. I oczywiście w taki sposób tworzymy naszą grafikę. Postaram się tutaj jeszcze troszeczkę ten tekst powiększyć, przesunąć lekko. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj tło przesunąć bardziej w prawą stronę. I jak widzisz, mamy tutaj teraz gotową miniaturkę. Ostatnią rzecz, którą musimy zrobić, to teraz pobrać naszą miniaturkę i wstawić ją na film na YouTubie. Więc klikamy teraz tutaj na pobierz i już w taki oto sposób ładuje się nasza miniaturka na nasz komputer i możemy ją dodać do naszego kolejnego filmu. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Daj znać na dole w komentarzu. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego filmu, który wyświetli się Tobie tutaj teraz na ekranie. Zachęcam też do subskrybowania, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Życzę Ci powodzenia z Twoim kanałem, z Twoim biznesem. Do następnego razu. Trzymaj się. Cześć.